czego wyszło to zdrowie. Ja nie mam ochoty, żeby na kogo spać. Bo gdyby chciał coś zrobić, to co? Nie ma siła szanu obywatelskiego, które ma to rozwiązać. Ja przypomnę, że było nawet w tym miała swoich przedstawicieli, było ich szereg. Rozmawiamy z kandydatem z listy Kongresu Nowej Prawicy, panem Bogdanem Diakowskim z Oławy. Witam serdecznie. Panie Bogdanie, jaki ma pan program dla wyborców z terenu okręgu wrocławskiego? Dlaczego powinni głosować na nową prawicę? Wyborcy nasi powinni głosować na nową prawicę z tego względu, że my chcemy walczyć o ich wolności. My chcemy walczyć o ich wolność dysponowania swoimi pieniędzmi, ciężko zarobionymi pieniędzmi. Chcemy walczyć o ich wolność dysponowania swoim życiem, o prawo decydowania o tym, w jaki sposób wychowają swoje dzieci. Dzisiaj niestety te wszystkie wolności są coraz bardziej ograniczane. Każda z partii, która dzisiaj zasiada w Sejmie, niestety skręca w lewo. Tak kolokwialnie się wyrażę, ale inaczej trudno to określić. Zabierając z każdym miesiącem, z każdym rokiem coraz więcej wolności, coraz więcej naszych oszczędności, ciężko zarobionych pieniędzy, myślą, że znaleźli rozwiązania na wszystkie problemy społeczne.